reanimacja to jest 30 ucisków, 2 wdechy, tak? No i tak naprzemiennie sprawdza się puls, oddech. No i tak się robi, ale to skutek. Moim zdaniem to nic. No. Trzeba po prostu pomagać. Nie zwracam uwagi, kto co mówi. Robię swoje po prostu. Koledzy ogólnie byli zadowoleni, ale przechodni o pijak leży. Takie komentarze się też zdarzały w międzyczasie. Przechodzili, stanęli, jeszcze popatrzyli się, co się dzieje i zapię po prostu. Mam wielką przyjemność brać udział w tej uroczystości, albowiem jest to moment, z którego wszyscy powinniśmy być dumni. Gratuluję Tobie, gratuluję Twojej mamie, gratuluję szkole, która przygotowała Cię do tego, że tak właściwie się zachowałeś na ulicy, ratując komuś życie. Ufam, że zaangażowanie, jakie prezentujesz, przyczyni się do dalszych Twoich sukcesów w życiu. Jednocześnie wyrażam dumę z faktu, że w trosce o zdrowie i życie bliźniego wykazałeś się wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka. Podpisał prezydent miasta Piotr Krzyż. Dziękuję bardzo. Gratuluję również pani Podagły ze szkoły, do której kopiec uczęszcza. Ja rozumiem, że cały system edukacji jest nastawiony w ten sposób, żeby uczyć tych młodych ludzi, w jaki sposób pomagać innym osobom, kiedy tej pomocy potrzebują. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jestem wzruszony tą uroczystością, ale uważam ze swojej strony, że uhonorowanie młodzieńca, ucznia drugiej klasy, czwartej liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Szczecinie, zasługuje na te wyróżnienie. Uważam, że jego bohaterska podstawa, tak jak pan prezydent zauważył i tutaj mówił w swoim przemówieniu, to przykład dla młodzieży naszej Polski, która jest przyszłością narodu. Jego podstawa przyczyniła się, że uratował życie. Reasymilacja jego decydowała o tym, że mój brat żyje i czuje się lepiej.